Hallo, Maciej Andrzej zadał pytanie, jak to jest z tym hin und her. Dlatego dzisiaj krótko opowiem Wam właśnie o tym fenomenie hin und her. Więc krótko mówiąc, hin, tak jak widzicie na tablicy, oznacza, że coś oddala się od rozmówcy. Ta kropeczka, którą widzicie na tablicy, to rozmówca, strzałeczka, że się coś oddala. Natomiast her to jest, że coś przybliża się do rozmówcy, coś przychodzi. Chodzi tutaj o ten ruch oddalania się i przybliżania się, przychodzenia. Weźmy przykład. Geh hin oznacza idź tam, idź dotamtąd, idź tam. Na przykład możemy jeszcze powiedzieć, że Jessica geht ins Theater, Marco geht auch hin. Czyli Jessica idzie do teatru, a Marco też tam idzie, czyli tam idzie, więc on się oddala od swojego miejsca i przemieszcza się właśnie do tamtąd, tam. Natomiast w przykładzie gib her, na przykład ktoś ma coś w ręku i chcemy, żeby nam to dał, to mówimy gib her, czyli dawaj, daj. Czyli to coś, co ma ta osoba, przyjdzie do nas, czyli to jest właśnie to her, czyli do nas to coś przychodzi. Jest jeszcze na przykład come here, czyli to jest przywołanie kogoś do nas, czyli też ta osoba stamtąd przychodzi do tutaj, że tak to ujmę. I na zakończenie taka ciekawostka, możemy na przykład powiedzieć, że die Uhr ist hin, czyli zegarek się zepsuł, albo się zgubił, albo się gdzieś zapodział po prostu. Czyli die Uhr ist hin oznacza, że po prostu tego zegarka nie ma, już go nie ma, po prostu zepsuł się, albo się gdzieś zgubił, po prostu się gdzieś zapodział. Dankeschön, das ist wieder alles für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.